Nasza Ziemia widziana z kosmosu nazywana jest błękitną planetą, a to przez oceany, które są w tym kolorze. Tygodniowy, niedzielny cykl ekopogadanek o oceanach nazwaliśmy Świat na błękitnym szlaku. Witamy Państwa w 29 odcinku ekopogadanek o oceanach z cyklu Świat na błękitnym szlaku. W dzisiejszym odcinku będzie kontynuacja firmy Trash Hero, czyli tutaj lokalnej społeczności, która w bardzo fajny sposób uczy dzieci ekologii, zbierania przede wszystkim śmieci z plaż, ale śmieci plastikowych. Tak, nie tylko dzieci, ale najważniejsze w tym procesie edukacji są oczywiście dzieci, i to dzieci małe. I zobaczycie Państwo te dzieci na filmie, ale nie tylko będziemy dzisiaj pokazywali zbieranie śmieci na plaży, ale również Paweł z workiem będzie te śmieci zbierał pod wodą i zobaczycie Państwo zarówno jak to się robi pod wodą, a też dla tych dzieciaczków jest to tak samo z naszej strony edukacja, że można te śmieci zbierać również pod wodą. Może nawet nie tyle, że można zbierać, tylko że te śmieci, które tu wyrzucimy, one się za chwilę tam znajdą pod tą wodą. Tak. My możemy ich nie widzieć, ale one tam cały czas będą. Ja jeszcze chciałem nawiązać do ostatniego odcinka o odnawialnych źródłach energii. Ponieważ ten odcinek według mnie jest bardzo ważnym odcinkiem i nie tylko odcinkiem, przede wszystkim jest ogromnie ważnym tematem, jeżeli chodzi o to, abyśmy się uniezależnili od takich źródeł paliw kopalnych, jakie funduje w dużej części świata dyktator Putin, ale również, nie tylko, ale również, dlatego mówię, ale również wielkie koncerny naftowe, które bardzo mocno współpracują z rządami i tak naprawdę sterują globalną gospodarką. Ponieważ w tym ostatnim odcinku, jeżeli ktoś nie oglądał, to oczywiście zapraszamy. Mówiliśmy zarówno o takich źródłach energii, takiej czystej, stuprocentowo czystej energii, jak energia wodna, jak energia geotermalna, ale również jak i energia ogniw fotowoltaicznych, czyli energia słoneczna. Teraz pod naszym filmem pan Piotr Nowak, którego nie znam, napisał taki komentarz, że pani Olga, która opracowała, jest naszą wynalazczynią, która dostała pierwszą, najważniejszą nagrodę, zresztą wręczoną w kwietniu 2014 roku przez wiceprzewodniczącą Unii Europejskiej za ogromny wkład w odnawialne źródła energii. Pani Olga opracowała metodę wykorzystywania i drukowania paneli fotowoltaicznych na folii, cienkiej folii, metodą parowskitów. Parowskity, dowiecie się Państwo o tym z poprzedniego odcinka, jeżeli nie widzieliście. Natomiast pan Piotr zarzuca pani Oldze, że zakład, który powstał w maju ubiegłego roku, nie sprzedaje tych paneli, nie można ich dostać. Natomiast nawet w tym odcinku jest wypowiedź pani Olgi, że ten zakład jest bardzo mały, ponieważ on służy do celów na razie takich doświadczalnych, czyli można drukować tam około 40 tysięcy metrów kwadratowych tych paneli, lekkich i elastycznych paneli, po to, żeby pokazać dużym inwestorom, że można to robić, żeby oni zrobili próby i potem
żeby można było skorzystać już z tych odbiorców globalnych po to, żeby wybudować kolejne duże, dużo większe zakłady produkcyjne. Panie Piotrze, jeżeli Pan nas słyszy, Chińczycy 8 sierpnia ubiegłego roku ogłosili, że będą budowali zakład produkcyjny o mocy tych paneli 20-krotnie większy niż zakład pierwszy, który powstał w maju we Wrocławiu, firmy Saule Technologies. Jeżeli Chińczycy już to robią, to znaczy, że to jest fantastyczny pomysł. Oni nie robią byle czego, a wiemy, że Chińczycy potrafią bardzo szybko opanowywać nowe technologie w różny sposób. Prawda? Kolejny zarzut, który Pan wniósł, to to, że wykorzystujemy energię wodną w bardzo małym procencie i to jest w ogóle nie warte tematu. Ale nie zgadzam się z Panem. My wykorzystujemy w Polsce 2% energii wodnej, żeby przekształcić ją w energię elektryczną, a Norwegia wykorzystuje 98% tejże energii wodnej. I proszę zauważyć, że Norwegia jest krajem, który ma własną ropę naftową, własny gaz ziemny, eksportuje te źródła energii kopalnej do wielu krajów Unii Europejskiej i też poza nią, a sam wykorzystuje odnawialne źródła energii po to, żeby ich kraj był krajem czystym. I powiem Panu, że byłem warto w Norwegii. Byłem w Norwegii kilka razy. Spędziłem tam w sumie ponad 4,5 miesiąca i powiem Panu, że nie ma drugiego tak czystego kraju na świecie, a przynajmniej w Europie, jak Norwegia. Kolejną rzecz, którą chciałbym powiedzieć, że Pan powiedział, że tylko elektrownie atomowe mają przyszłość. No niestety niedawna sytuacja i wojna w Ukrainie pokazała, że czwarta największa elektrownia atomowa w Europie, która jest na Zaporożu, została zaatakowana przez Rosjan. Na szczęście Ukraińcy odbili ten atak, niemniej jednak gdyby poleciały tam mocne rakiety w tą elektrownię, mogłoby się to skończyć taką tragedią, jaka miała miejsce w Czarnobylu w latach 80. No, by była oczywiście dużo większa, bo ta elektrownia ma gigantyczną moc, tak? I poza tym, wie Pan, żeby zbudować elektrownię atomową, po pierwsze, są potrzebne bardzo duże pieniądze, po drugie, tą elektrownię buduje się długo, a po trzecie, chyba najważniejsze, trzeba mieć do tego uran. A my... Znaczy paliwo, bo tak, paliwo, tak. No ale wiemy tutaj, że złoża uranu mają tylko niektóre kraje i znowu będziemy uzależnieni, my czy inne kraje, które korzystają z energii atomowej, będą uzależnione właśnie od dostaw źródeł potrzebnych do produkcji tej energii atomowej. Że wykorzystując różne źródła energii odnawialnej, takiej właśnie jak energia wodna, która w Polsce jest dostępna i na filmie Pan co Bogdan, najważniejsze, jest dostępna wtedy, kiedy nie świeci słońce i nie ma wiatru. Dokładnie. Pan Bogdan zbudował niedużą, jakby się wydawało, elektrownię wodną z turbiną Archimedesa, jeszcze opracowaną prawdopodobnie przez samego Archimedesa. I z tejże elektrowni zasila 70 gospodarstw. Wydawać by się mogło, no 70 gospodarstw to może nie jest dużo. Ale w całości, na energię elektryczną zasila 70 gospodarstw. Ale on bardzo wyraźnie mówi, że takich jazów, takich spiętrzeń wodnych w Polsce na rzekach i kanałach jest około 14 tysięcy. Weźmy nawet, że z tych 14 tysięcy tylko 10 tysięcy będzie możliwych do wykorzystania, aby postawić tam taką samą elektrownię, jak zbudował Pan Bogdan. Czyli możemy nie 70 gospodarstw zaopatrzyć w energię elektryczną, a 10 tysięcy więcej. To jest bardzo dużo, proszę Pana. To jest mniej więcej
20% tego, co uzyskujemy w całej energii elektrycznej, którą wykorzystujemy również ze spalania węgla. A ze spalania węgla mamy około 35% energii elektrycznej w Polsce. 700... No tak, ale to też ważne jest, że te źródła energii są rozproszone. Po pierwsze, nie trzeba jej przesyłać na ogromne odległości. To jest już bardzo istotne. Nie ma obciążenia dla sieci energetycznej. To też jest bardzo istotne. I teraz w razie awarii mamy jeden mały punkt, który uległ awarii, a nie całą dużą sieć. Mało tego, również regulujemy rzeki i kanały, jeżeli chodzi o meliorację i zasilanie pól uprawnych. To bardzo istotne, on też o tym wspomniał. Zgadzam się. No, także tyle. Wracając do Trash Hero. I ta koszulka, którą mam, tak, nie ja. Tak, my dzisiaj jesteśmy w dwóch kolorach. Żółto-niebieskim, jak widzicie Państwo. Zgadnijcie dlaczego. Tak, zgadnijcie dlaczego. No, także trzymamy kciuki za Ukrainę. Chwała Ukrainie. I zapraszamy dzisiaj Państwa na odcinek związany ze zbieraniem śmieci i edukowaniem dzieci w tym temacie. Zapraszamy. Paweł, no bo wszystko dzieci ci tutaj wyzbierały. O, z dziećmi. Okej. Okay. Yes! One, two, three! Grasz, hello! Hello! One more. One, two, three, press it all! Dziękujemy za obejrzenie dzisiejszego odcinka. Myślę, że tradycyjnie dzieci zrobiły tutaj największą frajdę, bo fajnie oglądać dzieciaczki małe, które w tych koszulkach właśnie zbierają te śmieci i są edukowane.
Następną niedzielę zapraszamy Państwa na kolejny odcinek. Za obejrzenie dzisiejszego bardzo dziękujemy. I przypominamy o tym, żebyście Państwo subskrybowali nasz kanał. Paluszek do góry. No i do zobaczenia w przyszłą niedzielę. Dziękujemy. Dziękujemy.